naboru do Tarnobrzeskiej Budowlanki. Nabór sobie, nad naborem mocno pracujemy, to jestem pewien, że wraz z moimi nauczycielami, którymi pracuję obecnie, jak i wszystkimi przyjaciółmi Tarnobrzeskiej Budowlanki uda nam się tchnąć takiego nowego ducha do tej szkoły, ponieważ w Tarnobrzeską Budowlankę, Szanowni Państwo, warto stawiać i warto inwestować. Warto inwestować w prawdziwych fachowców, wykwalifikowaną kadrę, a takich fachowców obecnie w Tarnobrzegu i na naszym rynku brakuje. Także, tak jak Pan Prezydent powiedział, nastał czas na zawodowców w Polsce i jesteśmy tego świadomi również, że w Tarnobrzegu, jak i w okolicach, ten czas na zawodowców również nastał i naszym zadaniem będzie uświadomienie wszystkich, całe środowisko nasze lokalne, a szczególnie rodziców, gimnazjalistów, że warto kształcić się na kierunkach zawodowych, na kierunkach technicznych, aby mieć w przyszłości dobry fach w ręku. A z tego wszyscy będą korzystali i efekty na pewno będą wymierne. Dziękuję. Proszę Państwa, ja bym tutaj jeszcze chciała właśnie uzupełnić o takie informacje, ponieważ tak jak tutaj wspominaliśmy kilkakrotnie, zależy nam bardzo na szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach zawodowych. Liczymy na to, że po ogłoszeniu 27 programu przez nowy rząd, tam również też takim dużym blokiem jest postawienie na zawodowców. W związku z tym tak liczymy na to, że ta nasza strategia, którą będziemy chcieli wprowadzić w Tarnobrzegu, w jakiś sposób się w to wpisze. Napisaliśmy, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, kilka konkretnych projektów. Chcemy zainwestować w te szkoły, ponieważ jesteśmy miastem na prawach powiatu. W związku z tym liczymy na to, że uda nam się te dzieci ściągnąć. W tym momencie mamy piękne budynki, bardzo dobrze wyposażone szkoły, no i niestety tej młodzieży mamy za mało. Musimy zrobić tak, żebyśmy byli konkurencyjni, żeby młodzież do nas chciała przyjeżdżać, a nasze szkoły, te ponadgimnazjalne, no cieszyły się popularnością, powiedziałabym tak jak wskazały konkursy. Rolnik, tak będę mówiła tymi nazwami popularnymi, rolnik powiedzmy sobie utrzymał status quo, to znaczy tam jest nabór dobry, wyniki są dobre i